Grazie. Oto budynek tej leśniczówki, a ja znajduję się tutaj, o właśnie, przy tych siedziskach. Niektórzy na YouTubie mi się pytali, w jaki sposób ustawiam kamerę, a więc może pokażę, że tu mam taki skonstruowany specjalny koszyczek z przodu. Kiedyś miałem na śrubie, ale śruba kiedyś się zerwała, kamera mi spadła. O, tak to mniej więcej tutaj wygląda. Mam zabezpieczone gąbkami, jeszcze dodatkową taką taśmą, taką gumą. No i stawiam w to kamerę, jadę i filmuję. Przede wszystkim witam serdecznie, pomacham. Spróbujemy zadzwonić do Arka. On w tej chwili jest w pracy. Sygnał jest. No cześć, Arek. Wiesz, gdzie jestem? Kor leśniczówki dopiero. No, teraz będę, no bo już wiesz, do sklepu i tak dalej. No troszkę, ale wiesz, teraz jest fantastycznie, bo piękna pogoda. No, jak ci się tam pracuje? No, będziesz na emeryturze, to sobie odpoczniesz. Będziesz, to sobie odbijesz, dobra. To pracuj dzielnie, no i po południu, jak będę, to przedzwonię, dobra. No, bo ja będę później film ładował, nie? Na komputer, to możesz obejrzeć. Na razie, trzymaj się. No, dzięki, ale... No, był w domu. Był w pracy, przepraszam. Był w pracy. Po południu może przyjdzie, tam pokażę ten film z wycieczki. No. A, trzeba się napić troszeczkę. I teraz pojedziemy na przytok. Na przytok pokażę pałac przytoku, potem pojedziemy na zabór, tam będzie zamek do obejrzenia i wrócimy taką okrężną drogą przez Milsko, tam koło promu rzeki Odry. No, zrobimy może ponad 50 km. Teraz będziemy jeżdżać na teren pałacu. Mieści się też po lewej stronie środek rekreacyjny. Świeje sportowy. Piękny park. No, a to jest sam pałac. Pięknie wygląda. Jeden chyba tutaj
w okolicy najpiękniejszy. Piękny park i proszę zobaczyć, jakie piękne drzewo tutaj jest. Chyba dąb jest, o ile się nie mylę. Przejdziemy dookoła tego pałacu. Piękny ten park. Trawka ładnie tutaj przystrzyżona. Dzisiaj mamy wspaniałą pogodę. To te detale architektoniczne powinny ładnie tutaj wyjść. Kominy mają takie fajne zwiększenia. Oczywiście obiekt nie stoi pusty, bo stale tu są jakieś imprezy, plenery, śluby się odbywają. Ktoś sobie może na przykład zamówić zabawę tutaj. Zresztą tam w parku widać jest krąg taneczny. No, jeszcze raz spojrzymy na pałac, na park z pięknymi tutaj drzewami. To jest brama, w którą wjechałem. Tu dookoła takie filary. No, wspaniały ten pałac. Tu widzę, jest tablica, pisze fizykoterapia i biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Na pewno wnętrza, to tam nie za bardzo można wchodzić. Tu przed pałacem jest taka fosa. Z jednej, z drugiej strony. O, ta młodzież, widzę, ma pełno urządzeń sportowych. Tam obok, wszędzie dookoła są zabudowania gospodarcze. No, tu jeden, tam dalej budynek. No. I wszystko jest, widzę, zagospodarowane. Na honorowym miejscu jeszcze raz spojrzenie na zwiększenie tutaj tego dachu.
historię tutaj tego zamku, pałacu załączę w opisie. O, tu jest ta fosa. Widzę, że to ładnie tutaj zostało odnowione. No, a tu nie wiem, bo słońce może trochę przeszkadzać. A tu jest taka kopuła, taka wieżyczka na tym. Było bezchmurne, czyściutkie niebo, a teraz zaczyna się nieco chmurzyć. Mam nadzieję, że nie lunie po drodze.